Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś bardzo atrakcyjnego. Jest to RTX 4070 Ti od KFA 2. Zaczynamy. No i moi drodzy, karta graficzna, e, mała rzecz, a cieszy bym powiedział, ale to nie jest mała rzecz, a cieszy. Generalnie 4070 TiK w wydaniu KFA2 nie jest jakąś mega dużą, mega ciężką kartą. Nie jest ona z dużo większa od mojej 3070 od Gigabajta, więc nie ma tragedii tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o ciężar, też nie ma jakoś tam szału, no jest może trochę ciężkawa, ale nie aż tak bardzo, żeby wyrwać slot PCI Express. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość opakowania, bo to jest też ciekawe, dostajemy oczywiście samą kartę, no dziwne by było, gdybyśmy jej nie otrzymali, ale poza kartą mamy... Coś takiego. Tutaj są, to jest taka podpórka, e, dzięki której karta nam nie opadnie, możemy sobie to zamontować. Ja aktualnie tego nie robiłem, bo karta jakoś nie opadła, nic się nie działo, więc jest ok, więc nie było sensu po prostu tego montować. Natomiast jeszcze w zestawie mamy dodatkowo wentylator. Wentylator, który możemy zamontować sobie na naszą kartę, jakby się przegrzewała, jakby były temperatury za wysokie, który ją dodatkowo schłodzi. W moim przypadku nie jest to potrzebne, ponieważ temperatury są całkiem ok, jest to około 58 do 65 stopni na rdzeniu, więc wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoicie. No i po prostu wiadomo, dodatkowy wentylator generuje dodatkowy szum. Ja chcę mieć jak najciszej, więc tego nie montowałem. Jakby się gotowała, to wtedy można by było o tym pomyśleć. Dobra, moi drodzy, to przejdźmy sobie tutaj. Chciałem pokazać Wam jeszcze, jak ta karta wygląda. Zobaczcie sobie tutaj, jak ona radzi sobie w grach, i przejdziemy za chwilę do podsumowania. A dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do testów, chciałbym na sam początek zrobić taki szybki unboxing, aby pokazać wam, co poza kartą graficzną dostajemy w opakowaniu. No i na pierwszy ogień weźmiemy sobie przejściówkę z PCI Express 5.0 na dwa ośmiopinowe złącza PCI Express po to, aby właśnie tą kartę zasilić. Dzięki niej nie ma konieczności wymiany zasilacza, jeżeli nie posiadacie właśnie takiego ze złączem PCI 5.0. I to to dodatkowy przewód do wentylatora, który jest w zestawie, który możemy założyć na tył karty graficznej, gdy ta po prostu będzie się zbyt mocno grzała. Kolejny element to podpórka pod kartę graficzną, gdyby ta okazała się zbyt ciężka i chciała Wam wyłamać slot PCI Express, natomiast muszę Was uspokoić, nic takiego się nie działo. W moim przypadku nie była ona konieczna, ponieważ sama karta jest bardzo dobrze uszczywniona i naprawdę nie jest o wiele cięższa od 30 Aorusa, którą używam na co dzień i wydaje mi się, że na ten Moment podpórka nie jest konieczna. No i jeżeli chodzi o budowę samej karty, oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, z tyłu masywny backplate, duże, potężne chłodzenie, trzy wentylatory. Od góry mamy, moi drodzy, tutaj e, złącze PCI Express 5.0 do zasilania samej karty. Jeżeli chodzi o złącza, to mamy 3 razy DisplayPort, 1 razy HDMI, więc złącz Wam też nie zabraknie. Natomiast jeżeli chodzi o wymiary, to tutaj grubość karty to 62 mm. Jej tutaj szerokość to 148 mm z braketem, natomiast bez braketu to 133 mm. Natomiast długość karty wynosi 336 mm z braketem. Co wydaje mi się, jest całkiem do zaakceptowania. Natomiast jeżeli chodzi o wymiary samych wentylatorów, to te dwa po bokach mają średnicę 92 mm, tak samo jak ten dodatkowy natomiast środkowy wentylator to 102 mm. No i tak prezentuje się pokrótce sama karta. Po włożeniu jej do komputera przystąpiłem oczywiście do testów. Na początek pokażę Wam, jak wyglądała platforma testowa, jakie ma. Parametry. No i przejdźmy sobie już do wyników testów w grach. Na pierwszy ogień rzuciłem Cyberpunk 2077 i mamy tutaj testy w dwóch rozdzielczościach 4K i w rozdzielczości 2K. Zaczynając od tej wyższej to mamy nastawy graficzne ultra i średnio 42 fps. -y. Ultra i ray tracing włączony na poziom niski 35 fps i ultra oraz wymaksowany ray tracing niestety tylko 13 klatek na sekundę. Natomiast jeżeli sobie włączymy DLSS, to tutaj w ustawieniach ultra mamy już 66 klatek na sekundę, a ultra i wymaksowany ray tracing to aż 64 fps. Schodząc nieco niżej z rozdzielczością do 2K i wyłączając DLSS, na ustawieniach ultra mamy 81 klatek średnio, natomiast jeżeli włączymy ultra i ray tracing, maksujemy niestety nieco ponad 30 FPSów 36 dokładnie co nie jest nam w stanie zapełnić płynnej rozgrywki natomiast jeżeli w 2K włączymy sobie DLSS na tryb automatyczny uzyskujemy na ustawieniach Ultra aż 87 klatek na sekundę Ray tracing niski oraz wymaksowany to średnio około 82 83 fps, co sprawia że Cyberpunk w rozdzielczości 2K jest mega to mega płynny Kolejny tytuł Wiedźmin 3, również zaczynamy od 4K bez DLSS-u, uber to 52 klatki, uber i lekki ray tracing 27, a wymaksowany ray tracing to już niestety 21 klatek na sekundę. DLSS włączone 4K uber 96 klatek, uber i lekki ray tracing 69, uber i ultra ray tracing 55 klatek na sekundę. Jak zajdziemy do rozdzielczości 2K, wyłączymy DLSS, to możemy liczyć na 60 fps w ustawieniach Uber, Uber i lekki ray tracing to 40, a Uber i ultra ray tracing niestety 38 klatek natomiast po włączeniu DLSS w jakości Uber to już 121 FPS, lekki Ray Tracing 86 i Max Ray Tracing i oczywiście ustawienia Uber 85 klatek na sekundę kolejny tytuł, Doom Eternal w rozdzielczości 4K ustawienia Ultra Koszmar, średnio 149 klatek, Ultra Koszmar i włączony Ray Tracing 104 FPS, a jak do tego dorzucimy jeszcze DLSS to mamy 139 klatek na sekundę jak zejdziemy do rozdzielczości 2K na Ultra koszmar mamy 279 FPS, z włączonym RT jest to 197, a jak do tego dorzucimy DLSS mamy ich 209. Kolejny tytuł: Assassin's Creed Odyssey w 4K i ustawienia bardzo wysokie 53 FPS, -y, natomiast ultra wysokie to 51 klatek na sekundę. W rozdzielczości 2K w jakości bardzo wysokiej 71 klatek, a w ultra wysokiej 63. Far Cry 6 w 4K i ustawienia bardzo wysokie 88 FPS-ów, ultra wysokie to 76. Far Cry w rozdzielczości 2K i ustawienia bardzo wysokie 94 klatki, a ultra wysokie to 88. Red Dead Redemption 2K 4K, medium 83 klatki, hike 73 i ultra 66. Jak do tego dorzucimy DLSS, to w medium mamy 98 klatek, hike mamy 92, a na ustawieniach ultra 71. Jak zejdziemy do rozdzielczości 2K, wyłączymy DLSS, na ustawieniach medium mamy 119 FPS, hike daje nam 105, a ustawienia ultra 91 klatek na sekundę. Natomiast jak dorzucimy DLSS do 2K, w medium mamy 130 FPS, na hike mamy 115, a w ustawieniach ultra jest ich 101. Need for Speed Unbound ustawienia maksymalne, rozdzielczość 4K średnio 55 klatek, 2K to już 89 klatek na sekundę. Crysis 3 Remastered maksymalne ustawienia i 4K daje nam 69 fps, a 2K daje nam tych klatek 135. Assassin's Creed Valhalla 4K ustawienia ultra wysokie daje nam średnio 63 fps, bardzo wysokie to 68, a wysokie 70. Natomiast w rozdzielczości 2k na ustawieniach ultra to 102 fps, bardzo wysoka 105 i wysoka 120 klatek na sekundę. Hogwarts Legacy niestety ustawienia ultra i wymaksowany ray tracing 3 klatki na sekundę, wyłączony ray tracing ustawienia ultra 52. Niestety, aby grać płynnie, musimy zejść do ustawień hike, co daje nam na stałe 60. Fpsów, czyli 62 średnio, to byłem w stanie wyciągnąć. Medium jest to 67 klatek na sekundę. Jeżeli zmienimy rozdzielczość na 2K, w ustawieniach Ultra i z włączonym Ray Tracingiem niestety dalej gra jest niegrywalna, 29 fps. Przy rozdzielczości 2K i ustawieniach na Ultra mamy tych klatek 65, High to 69, a Medium to 87. No i ostatni tytuł w dzisiejszym zestawieniu, Shadow of the Tomb Raider 2K daje nam 157 FPSów, a 4K daje nam ich 87. No i tak się prezentuje 4070 Ti, moi drodzy, w grach. Zapraszam Was teraz na krótkie podsumowanie. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o RTX 4070 Ti, to muszę Wam powiedzieć, że śmiało można ją nazwać najlepszą kartą do gry w rozdzielczości 2K. No, po prostu jest rewelacja. Mamy tutaj ustawienia, tak naprawdę, na Ultra w rozdzielczości 2560 na 1440. Ta karta spisuje się świetnie. Ponad 100 fps, 140, 160 w zależności od tytułu na ustawieniach. Ultra. Oczywiście możemy zejść troszeczkę oczko z ustawieniami, aby na przykład te 144 e, herce, 144 klatki dociągnąć. E, to zależy już tutaj, jakie macie odświeżanie. Natomiast jest rewelacja. Oczywiście Cyberpunk zarzyna każdą kartę graficzną. W tym przypadku też nie dał jej tutaj spokoju. E, ale mamy DLSS, który poprawia nam wydajność i działa to naprawdę rewelacyjnie. Dodatkowo w rozdzielczości 4K tak jak widzieliście, moi drodzy, radzi sobie też całkiem spoko. Może nie ma wszędzie tych 10 eh, FPS-ów ale w większości tytułów naprawdę jesteśmy w stanie pograć sobie bardzo, ale to bardzo płynnie. Więc ja jestem mega zaskoczony. Co do tego, jeżeli chodzi o temperatury, to tak jak Wam wspomniałem wcześniej, do około 65 stopni max to była temperatura GPU. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę pamięci, to było to 70 stopni. Co wydaje mi się też nie jest jakimś tragicznym wynikiem. Natomiast pobór mocy około 280 W podczas grania. Co też jest oczywiście, wydaje mi się, do przełknięcia. No i sławetna tutaj przejścióweczka do zasilania. Oczywiście z tym też nie było żadnego problemu, nic się nie grzało, nic nie wybuchło, nic się nie spaliło, więc wszystko było w jak najlepszym porządku. Więc moi drodzy, krótko zwięźle na temat. Jeżeli szukacie karty graficznej do 2K i chcecie zahaczyć troszeczkę o 4K, ale no wiadomo, nie 144 fps, 4070 Ti, model KFA2 z dodatkowym uchłodzeniem, ona jest chłodna na starcie, więc to jest na razie niepotrzebne, ale przyszłościowo może Wam się przydać. Naprawdę mogę Wam. Polecić także, dzięki, że oglądacie, moi drodzy. To było wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, łapka, subskrypcja, i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Do zobaczenia.